Matys. A do ringu zapraszam uczestników pierwszego pojedynku. Kategoria wagowa do 64 kg. Do narożnika czerwonego Krzysztofa Łojewskiego. Zapraszam rywala Krzysztofa Łojewskiego, a jest to Michał Żeromiński. W ringu. Warto przy tej okazji powiedzieć, że dla zwycięzców tych pojedynków przygotowane są specjalne nagrody, puchary oraz vouchery. Te ostatnie ufundowane są przez Kart Arena, największy i najnowocześniejszy kompleks kartingowo-konferencyjny w Polsce, w Konstancinie Jeziorna. Proszę Państwa, warto także dodać, że w trakcie trzeciej praskiej gali boksu na hali odbywa się zbiórka pieniędzy na rzecz kursu pierwszej pomocy dla gimnazjum nr 30 w Warszawie. Pojedynek w ringu, przypominam, poprowadzi Tadeusz Wieszczyk. Ring wolny, pierwsze starcie.
Ring wolny, drugie starcie. Za nami kolejne starcie tego pojedynku. Trzecie starcie.
Dziękujemy zawodnikom za walkę. Przypomnę, że w ringu występowali Krzysztof Łojewski i Michał Żeromiński. Za chwilę oficjalne ogłoszenie werdyktu i dekoracje zawodników. Przypomnę, że dekorować zawodników będą pani Elżbieta Kowalska, Kobus, przewodnicząca Rady Dzielnicy Praga Północ i pan Adam Kuszkowski, naczelnik Wydziału Sportu. Szanowni Państwo, w zakończonym przed chwilą pojedynku jednogłośnie na punkty zwyciężył Michał Żeromiński. Wszyscy sędziowie punktowali tą walkę 60 do 57 dla Michała Żeromińskiego. Poprosimy zawodników o pozostanie w ringu i odebranie nagród. Proszę Państwa, doceńmy wysiłek obu pięściarzy krzyżujących przed chwilą rękawice.